Na terenie gminy jest jeszcze 120 miejsc bez dostępu do bieżącej wody. Jest to nieakceptowalne. Niezbędna jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich. Gmina musi pozyskać także środki na budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Barczewie. Realizacja wspomnianych inwestycji to działanie długofalowe i wymagające znacznych środków. Na stronie naszagminabarczewo.pl znajdziesz informacje o sposobach na finansowanie kluczowych dla gminy inwestycji. 7 kwietnia wybierz naszą gminę Barczewo. Grzegorz Matłoka, kandydat na burmistrza.